Cześć, witamy Was na kanale Speed Service. Dzisiejszy temat odcinka to części, które możemy naprawić, a nie od razu kupować nowe. Czyli przedstawimy kilka podpunktów, elementów samochodu, które nie musimy podczas awarii kupować nowego elementu, tylko możemy je naprawić lub zregenerować. Tutaj sobie wypisałem 8 podpunktów. Każdy podpunkt troszkę rozwinę i opowiemy dlaczego warto, można, czy to kwestie są finansowe i tak dalej. Pierwszy podpunkt to jest alternator, czyli element, który ładuje nam akumulator w samochodzie, dostarcza prąd. Tutaj jeżeli alternator ulegnie uszkodzeniu, niekoniecznie musi się to wiązać od razu z jego wymianą, chyba że jest uszkodzony typu pęknięty, typu, nie wiem, zmiażdżony, doszczętnie zliczony, tak najbardziej wtedy koszty mogą przewyższyć regeneracji naprawę. Wtedy możemy kupić, natomiast w większości przypadkach możemy oddać go do specjalisty, który zajmuje się alternatorami, wymieni nam uszkodzoną część i możemy dalej śmiało eksploatować taką część. Bardzo często taka naprawa w stosunku do nowej części wychodzi przez pół, czyli nowy alternator około 600-700 zł, regeneracja około 350. Kolejny, jak jesteśmy przy alternatorach, to kolejny taki podpunkt to jest rozrusznik. Tak samo, rozrusznik też składa się z kilku elementów, które jedne się szybciej zużywają, drugie wolniej i też ten element możemy śmiało naprawić i użytkować samochód dalej. Kolejny podpunkt, trzeci, to są przekładnia kierownicza. Nowe przekładnie kierownicze są bardzo drogie, szczególnie w tych nowych samochodach. Zresztą w tych autach starszych też nie jest to mały wydatek. Natomiast tutaj, jeżeli obudowa, jeżeli te główne elementy przekładni nie są uszkodzone, też możemy śmiało oddać do zakładu, który zajmuje się tym i zregenerować i dalej bezpiecznie jeździć samochodem. Kolejny podpunkt to są wtryskiwacze. Wiadomo, że nie wszystkie wtryskiwacze nadają się do regeneracji. Niektóre są na tyle uszkodzone, że nie opłaca się tego regenerować, ale w większości przypadków możemy oddać do zakładu, który regeneruje i też zaoszczędzić dosyć dużo pieniędzy regenerując, a nie kupując nowych, a też nie odbiegają jakością w większości przypadków od nowego wtryskiwacza. Kolejny podpunkt to zaciski hamulcowe. Jeżeli zacisk hamulcowy jest też nieuszkodzony, typu pokrzywiony, nie wiem, nadmiernie skorodowany, aluminium, że się nie rozsypuje w rękach, mechanizmy te na przykład z tyłu doręcznego nie są pozacierane, też możemy śmiało taki zacisk zregenerować, kupić nowy zestaw uszczelniaczy, nowy tłoczek, złożyć nowy odpowietrznik i dalej cieszyć się z skutecznego hamulca i część też ta troszkę nas taniej wyjdzie niż kupno nowej czy już zregenerowanej fabrycznie. Kolejny element, który możemy naprawić, a nie od razu wymieniać, to jest pompa wspomagania. Też bardzo często pompy wspomagania ciekną. Tutaj też naprawa takiego cieknącej pompy wspomagania też nie jest to jakiś duży koszt, bo to jest w granicach 200-350 zł. Nowe pompy kosztują pewnie około 800 zł, więc tutaj też możemy zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy. Kolejny podpunkt to jest na przykład sterowniki silnika, czy tam inne sterowniki, które są w naszych systemach typu ABS i tak dalej. Możemy, tak samo taki sterownik, są specjalizujące się firmy, które zregenerują na taki sterownik. Nie musimy od razu kupować nowego, który kosztuje kilka tysięcy, a naprawa takiego sterownika zazwyczaj oscyluje między 500 a 1500 zł, więc tutaj też możemy śmiało zregenerować ten element, a nie kupować nowego. No i ostatni taki podpunkt to jest turbina. I tak samo jak w poprzednich przypadkach, jeżeli korpus turbiny, czyli obudowa, nie jest pęknięta, skrzywiona, uszkodzona mechanicznie, to śmiało możemy cały środek tej turbiny wymienić, wyważyć, zregenerować i z powrotem założyć do samochodu. I też taki koszt regeneracji możemy śmiało powiedzieć, że to jest albo przez pół, albo jeszcze więcej zaoszczędzimy niż kupno nowej, nieregenerowanej turbiny. Myślę, że większość tych części po regeneracji nie odbiega od idealnego stanu części nowej,
a możemy zaoszczędzić dosyć dużą kwotę pieniężną. Tak jak widzicie, jeżeli wasz samochód ulegnie jakiejkolwiek awarii, a któraś z tych wymienionych wcześniej części będzie na liście do zakupu, możecie też spytać o regenerację i porównać ceny i wtedy możecie do warsztatu dostarczyć albo zregenerowaną część, albo nową. To już wybór należy do was. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.